Kazanie na górze, część pierwsza. Błogosławieństwa. Bóg nie narzuca wam sposobu myślenia, ani też nie zmusza do uświęcenia. Jesteście wolni. On jednak daje wam siłę, wyzwala was spod panowania szatana. Do was należy albo podjęcie na nowo piekielnego jarzma, albo nałożenie na duszę anielskich skrzydeł. Wszystko zależy od was. Czy weźmiecie mnie za brata, abym was prowadził i karmił pokarmem nieśmiertelności? Pytacie, jak posiąść Boga i Jego królestwo, idąc inną drogą, łagodniejszą niż surowe prawo Synaju? Nie ma innej drogi. Jest tylko ta. Jednak nie patrzmy na nią jako na groźbę, lecz jako na przejaw miłości. Nie mówmy, biada mi, jeśli tego nie uczynię, drżąc w oczekiwaniu na popełnienie grzechu, nie będąc w stanie nie zgrzeszyć. Powiedzmy raczej, błogosławiony będę, jeśli to uczynię. I z porywem radości nadprzyrodzonej, z weselem rzućmy się ku błogosławieństwom, które rodzą się z zachowywania prawa jak kwiaty róż rosnące na ciernistym krzewie. Błogosławiony jestem, będąc ubogi w duchu, bo wtedy Królestwo Niebieskie do mnie należy. Błogosławiony jestem, będąc łagodny, ziemię bowiem otrzymam w dziedzictwie. Błogosławiony jestem, jeśli potrafię płakać bez buntowania się, wtedy bowiem zostanę pocieszony. Błogosławiony jestem, jeśli bardziej niż chleba i wina dla nakarmienia ciała pragnę sprawiedliwości, sprawiedliwość bowiem mnie nasyci. Błogosławiony jestem, kierując się miłosierdziem, bo ja dostąpię Bożego miłosierdzia. Błogosławiony jestem, będąc czystego serca. Bóg bowiem pochyli się nad moim czystym sercem i ujrzę go. Błogosławiony jestem, mając ducha pokoju. Bóg bowiem nazwie mnie swoim dzieckiem, gdyż w pokoju jest miłość, a Bóg jest miłością, która kocha tego, kto jest do niej podobny. Błogosławiony jestem, jeśli przez wierność sprawiedliwości spotyka mnie prześladowanie, gdyż Bóg, mój Ojciec, da mi Królestwo Niebieskie, aby mi wynagrodzić ziemskie prześladowania. Błogosławiony jestem, gdy mnie znieważają i oskarżają kłamliwie, wiedząc, że jestem Twoim dzieckiem, o Boże. To powinno mi przynieść nie wielką boleść, lecz radość. Postawi mnie to na równi z Twoimi najlepszymi sługami, prorokami, którzy byli prześladowani z tego samego powodu. Z nimi, wierzę w to głęboko, będę dzielić tę samą nagrodę, wielką, wieczną w niebiosach, które do mnie należą. Popatrzmy w ten sposób na drogę zbawienia, poprzez radość świętych. Błogosławiony jestem, będąc ubogi w duchu. O szatańska gorączko bogactw, do jakiego obłędu doprowadzasz i bogatych, i biednych? Bogacz żyje dla swego złota, nikczemnego bożka swego zrujnowanego ducha. Nędzarz żyje nienawiścią do bogacza, który posiada złoto i nawet jeśli fizycznie nie staje się zabójcą, to wypowiada przekleństwa pod adresem bogatych, życząc im wszelkiego zła. Nie wystarczy nie popełniać zła. Trzeba jeszcze nie chcieć go popełnić. Niewiele różni się od tego, kto rzeczywiście zabija, ten, kto przeklina, życząc nieszczęścia i śmierci, bo ma on w sobie pragnienie ujrzenia, jak ginie znienawidzony przez niego człowiek. Zaprawdę, powiadam wam, pragnienie jest tylko powstrzymywanym działaniem, jak owoc poczęcia już uformowany, lecz niewydany na świat. Złe pragnienie zatruwa i niszczy,
gdyż trwa dłużej niż gwałtowne działanie i zakorzenia się głębiej niż samo działanie. Ten, kto jest ubogi w duchu, jeśli jest materialnie bogaty, nie grzeszy z powodu złota, lecz przez nie doprowadza do swego uświęcenia, bo dzięki złotu dokonuje czynów miłości. Kochany i błogosławiony podobny jest do źródeł ratujących podróżnych na pustyniach i ofiarowujących siebie bez skąpstwa, szczęśliwych, że mogą dawać siebie dla przyniesienia ulgi rozpaczającym. Ten, kto rzeczywiście jest ubogi, raduje się w biedzie i miły jest mu jego chleb. Jest radosny, bo umyka przed gorączką złota. We śnie nie ma koszmarów i wstaje wypoczęty, aby spokojnie zabrać się do pracy, która jest dla niego lekka, bo wykonuje ją bez chciwości i bez zawiści. Człowiek może być bogaty materialnie dzięki złotu, a duchowo z powodu uczuć. Pod określeniem złoto kryją się nie tylko monety, lecz także domy, pola, klejnoty, meble, stada, wszystko, co zapewnia materialny dostatek życia. Bogactwo duchowe może się zawierać w więziach pokrewieństwa lub małżeństwa, w przyjaźniach, bogactwach intelektualnych, stanowiskach publicznych. Jak widzicie, aby należeć do pierwszej kategorii, wystarczy, że biedny powie: o, co do mnie, wystarczy mi nie zazdrościć temu, kto posiada. Jestem w porządku, bo jestem biedny i przez to siłą rzeczy w porządku. Co zaś do drugiej grupy, także biedak musi czuwać nad sobą, by do niej nie należeć. Nawet najbiedniejszy z ludzi może stać się w sposób grzeszny bogatym w duchu. Kto przywiązuje się w sposób nieumiarkowany do czegoś, ten grzeszy. Powiecie, czyż więc mamy znienawidzić dobro przydzielone nam przez Boga? Po co więc nakazuje nam miłować ojca, matkę, małżonkę, dzieci? Dlaczego mówi: będziesz miłował twego bliźniego jak siebie samego? Trzeba dokonać rozróżnienia. Mamy kochać ojca, matkę, małżonkę, bliźniego, lecz tak, jak Bóg to określił, jak siebie samych. Boga zaś mamy kochać ponad wszystko i całą swą istotą. Nie możemy kochać Boga tak, jak kochamy najbliższych, najdroższych, tę, bo nas wykarmiła swą piersią, tamtą, bo śpi na naszej piersi i rodzi nam dzieci. Boga mamy kochać całą naszą istotą, to znaczy całą naszą zdolnością miłowania istniejącą w człowieku, miłością dziecięcą, miłością oblubieńczą, miłością przyjacielską i, och, nie gorszcie się, także miłością ojcowską. Tak, o sprawy Boże, winniśmy troszczyć się tak jak ojciec o swe dzieci, dla których czuwa on z miłością nad swoimi dobrami i powiększa je, zajmuje się i troszczy się o ich wzrost fizyczny, intelektualny, o ich powodzenie w świecie. Miłość nie jest złem i nie może stać się złem. Łaski, jakich Bóg nam udziela, nie są złem i nie mogą stać się złem. One są miłością, z miłości są udzielane. Z miłością trzeba używać bogactw uczuciowych i dóbr, jakich Bóg nam udziela. Tylko ten, kto nie czyni z nich bóstw, lecz środki, by służyć Bogu w świętości, ujawnia, że nie posiada grzesznego przywiązania do tych dóbr. Wtedy praktykuje święte ubóstwo ducha, który wszystkiego się pozbawia, aby być bardziej wolnym dla zdobycia Boga, świętego, najwyższego dobra. Zdobyć Boga znaczy posiąść Królestwo Niebieskie. Błogosławiony jestem, będąc łagodnym. To może wydawać się sprzeczne z przykładami z codziennego życia. Ci bowiem, którym brak łagodności,
wydają się triumfować w rodzinach, miastach i narodach. Czy jednak jest to prawdziwy triumf? Nie. To lęk trzyma w pozornej uległości tych, których gnębi despota. Jednak w rzeczywistości to tylko zasłona ukrywająca wrzenie buntu przeciw tyranowi. Nie pozyskują serc swych domowników ani współmieszkańców, ani poddanych, ci, którzy są skłonni do gniewu i despotyczni. Owi nauczyciele typu powiedziałem i na tym koniec. Nie podporządkowują umysłów ani duchów swemu nauczaniu. Wychowują jedynie samouków, ludzi szukających klucza do otwarcia zamkniętych drzwi mądrości lub wiedzy, której istnienie podejrzewają, a która sprzeczna jest z tym, co się im narzuca. Do Boga nie przyciągają kapłani, którzy wydają się uzbrojonymi wojownikami rzucającymi się do dzikiego ataku gwałtownie i w sposób nieprzejednany przeciwko duszom. O biedne dusze! Gdyby były święte, nie potrzebowałyby was, kapłanów, by dojść do światła. Posiadałyby je już w sobie. Gdyby były sprawiedliwe, nie potrzebowałyby was, sędziów, aby obawiać się wyroku sprawiedliwości, gdyż miałyby to w sobie. Gdyby były zdrowe, nie potrzebowałyby leczenia. Bądźcie więc łagodni. Nie zmuszajcie dusz do ucieczki. Przyciągajcie je miłością, a łagodność jest miłością, tak samo jak ubóstwo ducha. Jeśli będziecie łagodni, staniecie się dziedzicami ziemi i oddacie Bogu to miejsce, które należało wcześniej do szatana. Wasza łagodność, będąca też miłością i pokorą, pokona nienawiść i pychę, zabijając w duszach nikczemnego króla pychy i nienawiści. Świat będzie wtedy należał do was, a równocześnie do Boga, bo będziecie sprawiedliwymi, uznającymi w Bogu absolutnego Pana stworzenia. Bogu też zostanie oddana chwała i błogosławieństwo i przywrócone wszystko, co do Niego należy. Błogosławiony jestem, jeśli potrafię płakać bez buntu. Ból istnieje na ziemi i wyciska człowiekowi łzy. Cierpienia nie było na początku, jednak człowiek sprowadził go na ziemię i swoim zdeprawowanym rozumem na wszelkie sposoby usiłuje spowodować jego wzrost. Są choroby, nieszczęścia, wywołane gromem, zawieruchą, lawinami, trzęsieniami ziemi. Lecz oto człowiek, aby cierpieć i przede wszystkim, aby zadawać cierpienie, chcielibyśmy bowiem, żeby tylko inni cierpieli, a nie my, wynajduje śmiercionośną broń, coraz straszniejszą i udręki duchowe coraz bardziej przebiegłe. Ileż łez wylewa człowiek przez człowieka, postępującego za namową szatana swego tajemnego króla. Jednakże zaprawdę powiadam wam, te łzy nie pomniejszają człowieka, lecz go doskonalą. Człowiek dopóty jest dzieckiem roztargnionym, powierzchownym, beztroskim, istotą o inteligencji rozwijającej się z opóźnieniem, dopóki łzy nie uczynią zeń dorosłego, rozważnego, inteligentnego. Jedynie ci, którzy płaczą lub płakali, potrafią kochać i rozumieć. Kochać braci, którzy płaczą jak oni, rozumieć ich w udrękach, pomagać im z dobrocią, która doświadczyła, jak boli płacz w samotności. I potrafią kochać Boga, bo zrozumieli, że wszystko jest bólem z wyjątkiem Boga. Pojęli, że ból maleje, gdy płacze się na sercu Boga. Zrozumieli, że łzy wylewane z uległością, która nie burzy wiary, nie wyjaławia modlitwy i nie zna buntu, zmieniają naturę i z bólu stają się pociechą. Tak,
Ci, którzy płaczą, kochając Pana, zostaną pocieszeni.